Jezu, Renzi to był taki mój crush. Pierwsza drama. Jestem influencerką. Cześć, dajcie na kanale Agnieszka Grzynek Vlog. Dzisiaj jestem z Darką Darius Rose. Już chyba po raz trzeci. Tak, ja się jaram. Ja też. Ale dzisiaj będzie taki odcinek. Darek do mnie pisał, mówi, ej, ty wiesz, że my rozwalimy internet? A ja tak... Słuchajcie, no niestety jesteśmy takim połączeniem, że to może się skończyć tragicznie dla niektórych. I bardzo dobrze. Wyjaśnijmy polski internet. Bo to jest takie śmieszne, bo ty mówisz, że jestem taka niepozorna. Ty jesteś ciekawa nasza kierwia, słuchajcie. Wydaje mi się, że plotki najłatwiej zacząć z napojami, a więc zacznijmy od... super popularnego japońskiego napoju, czyli nie piłem tego ramune. Nigdy. Nie? Nigdy. Okej, okay, więc to będzie first bite. Mamy dwa smaki. Tu masz original, albo tu jest chyba yuzu. I mamy, słuchajcie, do tego... piękne. Fancy feliszki. Słuchajcie, tylko jak to teraz... Czekaj, musimy to otworzyć. O, bo tu jest ta kulka. Aha, taka. Bo to się tak otwiera. No, boję się. A to, tak, no. Boję się. Nie dam rady. Ej, serio, to się tak robi? A nie, ty myślisz, że jesteś nienormalny. Jak niby? Aha! Czekaj. Nie. A jest tutaj, zobacz. No jest, trzeba nacisnąć. Trzeba mocno nacisnąć. Ale... ała. Paznokieć? Nie, nie mów, że... nie. Pierwsza drama. Nie. Jest mi bardzo przykro z powodu tego luz, damy radę. O! O okay. Dobra, mamy to, mamy to. Mamy a może się w tym korku. Zacznijmy rozmowę o influencerstwie. Bo ja mam wrażenie, że w ogóle bardzo mało osób mówi o ciemnych stronach influencerów. Ja wychodzę z tego założenia, że o Jezu. Tak, ej, dobre? To jest takie sztuczne, chemiczne, pyszne. Słychać w ogóle, bo to śmierdzi. Naprawdę. No, jak trochę taka oranżetka, ta Helena taka. Tak, właśnie, wiesz, że o tym sam pomyślałam na początku. Więc tak, wracając, ja bardzo często słyszę, że my nic nie robimy i tylko jakby nagramy i od razu to już jest w internecie, nie trzeba z tym nic robić. Wiecie co, bardzo irytuje mnie, jakby logiczne jest to, że nasz zawód jest prostszy na przykład od chirurga. To nie wyklucza tego, że my ciężko pracujemy i tak naprawdę ludzie nie biorą pod uwagę tego, że my pracujemy 24 na dobę. Cały czas, jak mamy okazję do nagrywania, to my to robimy. Tak, my się nie możemy też odciąć od internetu, w sensie, no prawda. Bo internet jest non-stop z nami, to jest nasza prawda. Praca. I to kolejna rzecz właśnie odnosząca się do tego internetu, to jest to, że my naprawdę musimy być bardzo mocno psychiczni. Bardzo mocno, musimy mieć bardzo dobrą psychikę, bo jesteśmy cały czas przybodźcowani z każdej strony i przez ludzi, i przez internet i naprawdę nie trudno jest dostać dostawa! Jezu, love it. Ten jest koreański. No. I on jest bardzo ostry. Tego nie jadłam. Ja tego nie jadłem, ty tego nie jadłaś, więc zróbmy tak. Najwyżej umrę. Let's do it. Po prostu. Okej, okay, więc ten jest hot chicken flavor ramen. A ja mam po prostu tonkotsu ramen spicy sauce. Dobra. Wracając do tematu, to co ja chciałam jeszcze powiedzieć, że ja uważam, że wszyscy influencerzy powinni chodzić na terapię. Mi się wydaje, że w ogóle większość chodzi na terapię. Tak, właśnie, może tak. Może tak, może nie, że powinni, ale większość osób chodzi na terapię. Naprawdę. Bo naprawdę, bycie osobą publiczną nie jest takie proste, na jakie wygląda. Że naprawdę są rzeczy, o których nikt nie mówi, na przykład, nie wiem, stalkerzy. Tak, i jest właśnie... psychofani. Tak, ja pamiętam, że któraś z dziewczyn właśnie mówiła, że w ogóle ktoś do niej, że za nią uchodziły grupki dzieciaków. A to nie, to tak, to nie o tym. I na zasadzie nawet było takie, że to był taki hejt na żywo. Ona już miała takie anxiety, że ona nie chciała wychodzić z domu. Ja wam powiem szczerze, że na przykład ja mam bardzo podobnie. Bardzo duży dyskomfort sprawia mi wychodzenie samemu. Bo ludzie mi nagrywają z ukrycia, robią mi zdjęcia. Okej. I nie róbcie tego. Nie, właśnie bo chciałam powiedzieć, nie jeżeli tego. Myślicie, że takie rzeczy nie widać, to widać. Tak, my to widzimy, my to czujemy tak, w ogóle. To jest tak, takie, bo to jest tak, jakby ktoś stał i na ciebie patrzył, nie? No. Ja na przykład narobiłem się fobii społecznej. Jakby co, to tutaj chyba też masz do zaznaczonej linii, więc no, możesz sobie no, dobra, leję. Potem się dodaje saszetki, przynajmniej u mnie. Nie wiem, jak będzie u ciebie. Dobra. Influencerzy nie chcą mówić o tym, jak bardzo zasięgi wpływają na ich zdrowie psychiczne. Tak, bo to jest taki temat trochę nieprzyjemny. I to jest przez zazdrość bardzo często też spowodowane, że jakby to by się nie udało, to fajnie, nie? Że bardzo mało osób jest faktycznie szczerych, dlatego ja się cieszę, że z influencerami mam takie kontakty, że naprawdę znam się z kilkoma osobami, które są mega w porządku i na przestrzeni lat, nie wiem, jakoś tak mocno... że na przestrzeni lat jakoś tak mocno związałem się z osobami i ja z nimi się tylko zadaję, bo słuchajcie, zazdrość wśród influencerów jest okropnie jest duża. Ja nawet ostatnio miałam, słuchajcie, taką sytuację, w
której miałem wywiad. Dziennikarz pytał mnie o zasięgi, że mi teraz tak super idzie, jak to wygląda z strony influencerów, jak o współpracę. No i ja powiedziałem, że zasięgi mają bardzo mało do tego, ile zarabiasz. Mhm. Bo jeżeli jesteś osobą kontrowersyjną, to i tak wezmą kogoś mega grzecznego, bo boją się ciebie wziąć do współpracy. Tam jakby zaczął się temat odnośnie właśnie tych osób, które są takie, nie chcę mówić nijakie, bo chyba tak nie powiedziałem, no ale że są to po prostu osoby, które są nie dużo są bardziej grzeczniejsze. Mhm. I że one więcej zarabiają. Wyobraźcie sobie to, że siedzę z moim znajomym, on odpala od jednego z influencerów głosówkę i w tej głosówce jest ale mnie Darek ostatnio wpip, że powiedział coś takiego na wywiadzie, że jeżeli jeszcze raz coś takiego powie, to zrobię mu dramę, coś tam, coś tam. Słuchajcie, jak włączyłem głosówkę, jak mu się nagrałem, powiedziałam, że ja sobie nie życzę, żeby on do moich przyjaciół, po prostu obgadywał mnie do moich przyjaciół, że jeżeli ma problem, to niech mi to powie w twarz. Mm. Następna sprawa, ja nigdzie w tym wywiadzie nie użyłem nikogo imienia. Jeżeli on się poczuł urażony... To znaczy, że jest po prostu nijaki i jego treści są po prostu słabe. I jeszcze nie chciał mi tego powiedzieć, tylko mojemu przyjacielowi na głosówce. I jakby, słuchajcie, ja jestem mega szczerą osobą, jak mi coś nie pasuje, to ja po prostu to mówię prosto w twarz i ja oczekuję tego od ludzi. Nie szanuję osób, które po prostu są fałszywe. A tutaj w tym środowisku tak, jest Boże. Bardzo dużo. Ja wam powiem szczerze, że największą krzywdę psychiczną wyrządzili u mnie influencerzy. A to ciekawe, to ja tak nie miałam, ale może dlatego, że mam taki trochę radar, że nie trzymam z osobami, które czuję, że są takie fishy. Tak, tylko wiesz co, właśnie to jest też, o czym my rozmawialiśmy o wieku, nie? Ja byłem bardzo młodziutki, jak ja wszedłem do internetu, ja miałem 15 lat. I powiem wam szczerze, że gdybym mógł teraz wybrać, w którym wieku wszedłem do internetu, to na pewno nie byłby to wiek 15 lat, bo jesteś osobą z otwartym sercem, jesteś osobą, która nie jest ukształtowana i środowisko, w którym przebywasz, show business, jest bardzo okrutne. Że ja sam widzę po sobie, jak bardzo się zmieniłem na przestrzeni lat, że ja nie jestem już tą Darką z otwartym sercem, tylko jestem już teraz taki dosyć zimny dla ludzi. Jesteś nieufny bardziej. Tak, ale wiesz co, ja cieszę się, że może tak wyszło, bo to była dla mnie bardzo duża lekcja życiowa, żeby nie ufać ludziom. Powiem ci, że ja raczej właśnie jestem z takich ludzi, tak jak ty byłeś jak miałeś 15 lat, czyli ja właśnie jestem taka... Ciepła. Że, tak, że ja wierzę, że ludzie są ogólnie dobrzy i tylko jak ktoś mi zaśmierdzi, to ja po prostu nawet nie próbuję w to wejść. Dobra, jeszcze mamy do tego dodatki. Będą... To jest hardcore, to jest grzyb. On ma taką strukturę jak gąbka trochę i to jest I mega fajne. It. Teraz nie będzie miał smaku, ale sobie wiesz, jak dodamy mega, to będzie mega, love it. Rzodkiewa marynowana i to ewentualnie do doprawienia miso. Kocham jeść! Ja tak samo, ja tak... Kolejne grzyby i jeszcze mamy te wodorosty do zupy. Super. I uwaga, jajka. To mi się podoba. Do ramenu musi być jajko, więc mamy wszystko, co dobra, potrzeba. Dobra, będziemy robić teraz, słuchajcie, ucztę. Tak. Fajne jest to, że jakby ty zacząłeś w innym czasie niż ja i mamy to porównanie. Ja zaczęłam, jak miałam tak koło 20 lat. Byłam świadoma tego, co chcę, co lubię i właśnie też jakich ludzi bym chciała mieć wokół siebie. Jasne. Ja nie czułam już tego, o czym ty mówisz. Tak. Domyślam się właśnie, ale to jest super, powiem szczerze, bo... Właśnie to mnie denerwuje trochę w influencerach, że słowo influencer już nie jest jakby znaczące. Ale w ogóle już nie jest dobrze znaczące. Tak, w ogóle to jest straszne. Ja nie lubię, jak ktoś określa mnie mianem influencera. Tak, mi jest wstyd. Mi jest wstyd, jak ktoś mówi, a ty jesteś influencerem, a ja tak, nie, ja nie jestem twórcą. Ale to jest prawda. Ja się teraz muszę tłumaczyć, że ja nie jestem, wiesz, jakimś motłochem. Tak, tylko bo niestety ja jestem... żyjemy w czasach, w których każdy może być influencerem, każdy się uważa za influencera. Tak. Czyli influencer już nie oznacza mieć na kogoś wpływ, tylko to oznacza, że po prostu nagrywasz jakieś gówno do internetu i po prostu ktoś cię ogląda, serio? Nie? Tak. Bo jakby, no wiadomo, to się wzięło z tego słowa po prostu, że influencer, czyli wpływać na ludzi. Tak. I stąd w ogóle, jak to się tak zaczęło, a teraz, no to tak jak mówisz, każdy może być influencer. Jaki to jest kolor? To jest czarne. A nie wiem, czy to widzicie, ale to naprawdę to jest czarne. To jest po prostu... Ja trochę się kurde boję, no. Ja mam taką dosyć jasną tą zupę, no ona też była jasna na opakowaniu. Młode pokolenie influencerów, typu takie świeże naście lat, to jest coś zupełnie innego. No, ale mamy idealny przykład tego, że no... To, że jesteś od długo w internecie, nie oznacza, że jesteś lepszy, słuchajcie, bo ostatnio te dramy to... No nie, dramy są naprawdę poważne. Ale wiecie, co mnie też przeraża? Wow. Że naprawdę żyjemy w czasach, w których ktoś wykorzystuje swoje możliwości do robienia komuś krzywdy. To prawda. To jest dla
mnie niesamowite, bo jakby jesteś osobą, która ma wpływ na ludzi, powiedzmy. Nazwijmy to już tak, dobra? No bo to jest wpływ na ludzi, wiesz, ale, jak ktoś ale to będzie ostre, ja już czuję, jak mi ten leci. Tak? Mogę się płakać. Powiem ci, że ja też dodam w takim razie całą saszetkę, skoro ty byłeś na tyle dzielny i dodałeś całą, ale twoje jest czarne. Ale nie mogę tego złapać. To czekaj, a weźmy jakąś łyżkę na przykład. Ej, no bo jajko tutaj się rzeczywiście... No, może będzie lepiej. Ja dodaję tego grzyba. Ja może też dodam. To jest bardzo ładny grzyb. I on niech się moczy, niech nabiera niech smaku. Niech nabiera smaku, no. No, dokładnie. Dobra, mam. Dawaj jajo. Mam jajo. O, to jest takie z półpłynnym żółtkiem, nice. Wyglądało tak nieporęcznie, słuchajcie. Nie, wyglądało sexy, wszystko jest okej. Wszystko wyglądało sexy. Tak. Rozumiem, dlaczego mamy taką renomę. Wcale się też nie dziwię. Wcale się nie dziwię, no, że ludzie chcą mnie szmacić za to, że jestem influencerką. Bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale ja nie jestem mężczyzną. Jestem influencerką. Ja tak. Jakby rozumiem, dlaczego mamy taką renomę, ale też dużo osób to gdzieś tam boli. Tak, i mnie też, wiesz co, wkurza to, że dużo osób ma osobowość influencerki. A, i tyle. Nic więcej. Jakby to już. Nic więcej. Mhm. Jesteś po prostu influencerką, koniec. Tak. Chcesz może ten? Tak, chcę, no. Dorosta, proszę bardzo. Dziękuję. Ale na przykład jest przecież ta... jest tak ostre. No, która? Która, kochani? Która? Będziesz jadła tylko, tak. Będziesz jajko tylko teraz. Caroline. No. I tą, i jak ona się zwa, tam Janoszek? Tak, Caroline i Janoszek. Ja się śmieję z Caroline. W sensie, ja się, mnie śmieszy to, co ona robi z polskim show biznesem. Tak, bo znaczy to jest dla mnie, to jest niesamowite, bo ona jest w tym wszystkim szczera. Mhm. Jakby ona po prostu nie ściemnia, że ona przyjechała tylko pogwiazdożyć i ona sobie po prostu gwiazdoży. I to jest o tyle spoko, że ona po prostu nie udaje, że ona nie wiadomo jakie ma talenty, bo ona tak, mówi, tak, ona po prostu, nie ma. Ale ja lubię tą właśnie, tą jej taką prostotę, tak, nie? Że ona po prostu jest szczera. Aha. Ale na przykład Janoszek, o wow. Mm-mm. Nigdy w życiu nie widziałam, żeby ktoś był aż takim mitomanem, nie? Wow. Jakby każdy lubi sobie coś tam dopowiedzieć, bo to są ludzie. Ona dosłownie rozwaliła polski show biznes. Mm. Pokazała, jak bardzo dziennikarze są nieadekwatni do swojego zawodu. To są głównie śniadaniówki. Mhm. Wiesz, tam ona była w śniadaniówkach, albo w takich programach, gdzie oni przemielają bardzo dużo ludzi. I oni dostają materiały od kogoś, kto tam to researchuje. Tak. I ten ktoś po prostu zwalił i oni wszyscy myśleli, że ona naprawdę jest gwiazdą Bollywood, no, czy Hollywood. O Jezu, te filmy. Ej, ja po prostu iconic. Mm-mm. Ja mówię, Boże, może ja też tak zrobię. Ale to ktoś była... w ogóle Stanowski, miał Stanowski. No. Dziennikarz sportowy się tym zajął, a nie ludzie, którzy się zajmują stricte show biznesem i influencerami, celebrytami. Wow. Już mi jest gorąco. Słuchajcie, dziewczyny. Wow, ale powiem ci, no rzecz, oj, zacząłeś się połączyć, oczywiście. No. Ale ty naprawdę dodałeś prawie całe. Tak, ale wiesz co, to nie jest tak ostre, jak myślałam, że będzie. Tak? Nie jest tak, że po prostu nie mogę tego zjeść, wiesz co chodzi, ale ja ogólnie jestem osobą, która nie lubi zbytnio ostrego i ja się po co od razu. Wow. Nie, po prostu już wszystko spędzi, nie? W każdym razie, więc to uważam, że było ogólnie genialne w swoim jak gdyby założeniu, bo tak, nikt nie chciał nawet sprawdzać takich rzeczy jak Bollywood. No bo po co? Zrobił to dopiero typ, który stwierdził, że to jest podejrzane, że ona tak długo siedzi w Polsce jak na gwiazdy Bollywood. Przecież ona była w programach wszystkich. Ona była w Tańcu Gwiazdami. W Tańcu Gwiazdami, twoja twarz brzmi znajomo. Też ludzie, którzy ona... siedzą w show biznesie 10 nikomu lat. Nie zapaliła się lampka, że skąd jest ta dziewczyna. No. Ale to pokazuje, na jakim niskim poziomie show biznes polski. Słuchaj, trzeba porozmawiać o operacjach plastycznych. Już ostatnio o tym gadaliśmy. Tak, przechodząc z tematu do tematu, bo tak gadaliśmy o Caroline. No właśnie, a propos Caroline. Wow, ty słyszałeś o tym, że ona... Te sukienki? Nie, sukienki, te operacje, że ona teraz powiedziała, że ona chce sobie przyczepić penisa dla swojego, dla swojego partnera. Tak, ale ona później tłumaczyła, że to był żart i że ona sobie taka robiła. Ja w ogóle się spotkałam z Caroline, ona jest bardzo miłą dziewczyną. Serio? Tak, Jezu, w ogóle. To mi przypomniało, słuchajcie, byłem u mojego fryzjera i ona była bardzo miła dziewczyna. Nawet poszła, słuchajcie, jak ja jadłem w restauracji obok mojego fryzjera, to ona jeszcze mi pomachała i powiedziała, że papa i w ogóle mega fajna, mega słodka dziewczyna. Ale ja słyszałam, słuchajcie, że ona miała teraz jakiś pokaz sukienek. A, no właśnie. W takiej były sali Express. Nie, wow. No powiem wam nieźle, nie? Ja w ogóle kocham to uniwersum jej i Anety Glam. Nie wiem, czy wiesz, która to jest Aneta Glam, to jest żona Miami. I one razem się, słuchajcie, tak kłócą, to jest moje ulubione chyba uniwersum, nie? Naprawdę. A jestem z ciebie dumna, że ty tak dzielnie w ogóle jesz ten makaron. Wiesz, to już się przyzwyczaiłem. Wow, bo to jest jeden z ostrzejszych. Powiem ci tak, ja jadłem chyba ten najostrzejszy kiedyś. Ja piłem śmietankę, ja nie byłem w stanie. O, wow. Ale chyba po prostu mam już wyżarty od tamtej pory. Ale to było tak dla fanu, czy na tak ten? Dla fanu.
Tak, mówię, ej, zjedzmy sobie najostrzej makaron świata. O jest, dziewczyna. Wow. Pękajcie narody, co to było? Już to tamte pory mnie nic nie zdziwi. Zaraz, ja chyba z Blokiem to jadłam, ale właśnie nie pamiętam, czy to był ten najostrzejszy, czy nie. Ale właśnie też miałam taki... z Blokiem, matko, ja nie widziałam go też mega dawno. No, bo on jakoś w ogóle wyjeżdżał, coś tam, ale... Ale ja w ogóle powiem ci, że ta elita osób też już nie, tylko pozostawały nieliczne osoby, nie? No, prawie nikogo nie ma, bo jakoś się po prostu wycofali i zajmowali się innymi rzeczami. No. Rezi coś tam robi. O Jezu, Rezi, jakby... Jezu, Rezi, to był taki mój crush. Tak? O Jezu, jak ja się w nim kochałem. Byłeś kiedyś na jakimś zlocie? Nie, nie byłem, nie byłem. Nie, bo ja nigdy nie miałem fazy taką, nigdy nie byłem takim mocnej. Widzem, takim fanem. Mm-hmm. Dlatego po tej Pandora Gate jakoś mnie to, w sensie, czy oburzyło, czy nie oburzyło. Mm-hmm. No jakby strasznie mnie to oburzyło, ale nie odczułem tego tak jak osoby, którym byli ich idolami oni. Tak, w sensie, że nie wiem, prostu... że to było poprawnie językowo, ale wiesz o co chodzi. No. Że za dzieciaka kochałeś na przykład i idol, tak, wiesz, okazuje... na przykład ja też nie rozumiem stanowiska niektórych osób, które, nie wiem, piszą, że oj, szkoda mi teraz stiu. Hello, ale tych dziewczynek nie jest wam szkoda. Mi się wydaje, że to jest bardziej na tak, zasadzie... Tak, na zasadzie takiego, że on tam leżał i wiesz, tak. Ludzie jakoś tak czysto ludzko, ale powiem wam szczerze, że wcale mi nie było gorzej. Ale ja nie jestem człowiekiem, tylko influencerką. Influencerką. Nie, ale prawda jest taka, że nie było mi gorzej, bo słuchajcie, tak samo było odnośnie chyba Marcina Dubiela, który mówił tam, że ju nie wiedział, nie? Płacz jakiś taki, pokazywanie swojej rodziny. Ja. Ile wy macie lat? I argument, że ale ja jestem po prostu głupi. Ja mówię, przepraszam, to jeżeli jesteś głupi, to tobie można wszystko odpuścić. To ja mogę absolutnie zabić kogoś i powiedzieć, że jestem głupi. Ja uważam, że za głupotę się też płaci. Tak. Wielokrotnie i ja zrobiłem coś głupiego i za to zapłaciłem. Tak samo ty. Każdy człowiek. Ja się śmieję, że to jest karma. Bo na przykład Gargamel miał dramę. Osoba, która wszystkich tam, wiecie, oceniała i tak dalej. On był królem w jednym momencie. Ja pamiętam, jak jeszcze były te eventy i właśnie on tak chodził z tą swoją ekipą i był taki, że nie wiadomo co. I ja mam wiecie, takie, wow. Osoby, które są najczystsze PR-owo, które oceniają, najwięcej mają za uszami. A takie osoby na przykład jak ja, no co na mnie wyjdzie? Gorzej być nie może, słuchajcie. Tak mam przekichane w showbiznesie, że już po prostu nic nie wyjdzie. Nic nie wypłynie. Wypijmy za to. Jesteś przynajmniej taki, zdrowie jesteś... ikon. Zdrowie tak. Ikon. Zacznijmy dalej. No bo rzeczywiście jesteś taki prawdziwy w tym wszystkim i ja też to bardzo lubię. To mnie bardzo wkurzało to, że ci ludzie są tacy zakłamani, nie? Że to wszystko tak nie wygląda. Ale rozumiem, że na przykład, no ja też teraz na przykład się mega uspokoiłem, nie? No tak. No ale też czysto i biznesowo i też PR-owo, ale ja jakby dalej ten charakter mam ten sam. Mm-hmm. Dalej jakby jestem kontrowersyjny, tak? Tylko ale najgorzej jak trochę. Ktoś kreuje kogoś w internecie i później wiesz, okazuje się, że ta osoba jest inna i to jest okropny zawód i dla widzów i dla ludzi, których poznają później tak. Ci właśnie, bo potem poznajesz w końcu tą osobę i masz takie, o kurde, to jest zupełnie inna osoba niż ci się wydawało. Pyszne to jest. To jest pyszne. No, to jest rzadkie wgada, co jest w sushi. Pyszne. To jedz, proszę. Mamy całe opakowanie. Możemy przyjeść. A właśnie, chciałam się wypowiedzieć, jakie masz stanowisko odnośnie zabiegów medycyny estetycznej. Każdy powinien mieć takie ciało, z którym się czuje dobrze. Więc, jeżeli ktoś chce mieć inny nos, inne cycki, inne inną uszy, dupę. Inną dupę, cokolwiek, niech to robi. Tylko czasami jest mi przykro, kiedy patrzę na kogoś, kto nie widzi już, jak dużo tak, zrobił tak, to nie się wygląda, oszpeca, nie? Tak. W jakiś sposób. Bo jest ten moment, kiedy załóżmy to już przestaje wyglądać tak dobrze, ale słyszałam, że to jest tak, że jak zaczynasz robić, to się przyzwyczajasz i chcesz tak, więcej. Tak, bo to tak jest z tatuażami. Tak? To jest jak z tatuażami. Jestem tego zdania, rób to co chce tam, nie w to nie myszaj ta, ale słuchajcie, ja uważam, że wszystko... Przepraszam. Proszę, kochanie. Że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wyglądać jak lalka Barbie, niech wygląda. Jeżeli ktoś chce wyglądać po prostu jak aligator, niech to wygląda. Mam to głęboko w tak, jeżeli literach. To jest jego plan, nie? Tak, jakby... tak, jeżeli to jest jego plan, no to super. Ale wiesz co, mi jest jeszcze bardziej przykro, jak ja widzę ludzi, którym lekarze to spierpip. Tak, że są tacy lekarze, którzy mają pozwolenie na wykonywanie zawodu. A kiedy... nawet nie mają. A może jak na przykład ktoś idzie, chce tanio, czy coś takiego no, i potem się oczywiście. Okazuje, że... Ja lubię na przykład swój nos, ale bym sobie troszeczkę dupkę zmienił mojego nosa. Chciałbym, żeby mój nosek był tu prościutki, taki jak jest tu. Aha, czyli po prostu, żeby to przechodziło. Żeby mniejszy, tak mniejszy no, trochę, no. Nie? Bo ja mam taki kartofelek. Ale mój nos i tak się zmienił kolosalnie. Nie wiem, czy ty widziałaś mój nos. Ja uważam, że miałem jeden z większej transformacji w ogóle twarzy, jaka jest w polskim showbiznesie bez... operacji plastycznych, bo były też takie plotki. Czyli nie robiłeś sobie nic? Nic jeszcze nie robiłem, ale chcę pójść na usta i na policzki, bo... A co z ustami masz? Usta, ja mam bardzo ładne usta, jak wszystko. No ładne, ale czekaj, nie miałeś wypełnionych? Nie, 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 nie miałam nic, nigdy. To ja są mam... twoje... Tak, to są moje usta, tylko wiecie co, ja mam tu mało... Tak, ja bym chciał tutaj mieć więcej.
ty miałeś taki zadarty nosek? Tak. No podczas dojrzewania po prostu twarz mi się ten... Wow, ale wiesz, to jest śmieszne, że jakby w teorii nos rośnie z wiekiem, no. Czyli w teorii powinien się... A mnie się skurczył przez to, że on mi się prostował tu. On się tego się wydarzył. A ja miałam taką nartę, wow. Taką, wiesz... Ale mi na przykład też się zmniejszył nos z wiekiem. No, ale... Był taki bardziej wąski. Albo na przedstopy mi też zmalały. Nie, to dobrze czy się ja daje? Miałem rozmiar 41, teraz mam 40-39. I to nie zależy, słuchajcie, od marki, bo na przykład miałem Martensy i miałem większe stopy. To nos ci się wydłuża, a stopy ja maleją? Ja nie wiem, jak to działa. Czyli byś sobie zrobił nos i usta? I policzki chcę. No i szczękę będę robić, nie? Pewnie najprawdopodobniej. W sensie, swoją. Że będziesz ją jakby cofał? Też moja twarz wygląda tak, a nie inaczej, przez to, że ja mam wadę zgryzu, nie? Mhm. I w ogóle to jest też ciekawostka odnośnie operacji plastycznych. Wiecie, że to nie jest moja wada genetyczna? Mi to zrobili lekarze. Nie. Jak byłem dzieckiem, to lekarze zamiast mi leczyć zęby, a ja od dziecka miałem problemy z zębami, jakby no. Miałem próchnicę, ja w ogóle zębów nie miałem. Dentysta wyrwał mi dwie szóstki u góry. I mi się zwęziła górna szczęka, a dolna została szeroka taka, jaka była. Wow. I najlepsze jest to, że jak poszedłem z tym do lekarza, to powiedział, że już jest za późno, bo że mam rozrośniętą szczękę i aparata mi tego nie cofną. Więc teraz czyli tylko... muszą ci łamać kości? Muszą mi wycinać płaty tutaj żuchwy. Będę mieć metalowe jakby wkładki takie tutaj. No i najgorsze jest to, że rekonwalescencja trwa prawie pół roku. I przez pół roku wyglądasz jak bambale. No właśnie, bo jak ci już kości ingerują, no to masz już taką buzię. Taką, nie? Więc masakra ogólnie. No ale to lekarze właśnie mi zrobili. Nieświadomie jeszcze, ja wtedy, wiecie, nic nie wiedziałam na ten temat, bo byłem dzieckiem. Ja miałam wtedy, nie wiem, 8 lat może, nie? Ja bym z twarzą sobie szczerze nic nie zrobiła. Bo wiesz, bo to jest tak, że ja znam siebie, wiem jak wygląda. I potem bym wyglądała inaczej i bym miała takie, kurde, to nie jestem jakby ja. Oczywiście, ja wiem o co chodzi, więc no. Akurat z twarzą, nie. Z ciałem mi się wydaje, że byłoby łatwiej dla ale mnie zdecydowanie. Ale ty masz piękne ciało. O, dziękuję. W ogóle w tej sukience od Beyoncé chyba. Pięknie. Tak? Boże, przepięknie mi wyglądasz. Ale oddałam, bo była za droga. Oddałaś, przepięknie mi wyglądałaś. Dziękuję. Ja ci chyba napisałam na komentarz, po prostu wyglądałaś obłędnie. Jejku, to nie widziałam go, bo na TikToka właśnie nagrałam, bo słuchajcie, kupiłam sukienkę taką tą, która miała, tak prawie, którą miała Beyoncé, ale ogólnie od Beyoncé z tego sklepu. I ona kosztowała chyba ponad 1000 zł. I ja miałam takie, okej, muszę zobaczyć, czy to jest tego warte. No. I jakby ładna, tylko no wiesz, to sukienka nie za niewygodna ponad... też, no. Tak, no ja gdzie bym ją założyła, nie? To bym musiała być jakaś na jakiś super event, przy czym założyłam ją raz i potem by leżała w szafie. A ty z ciałem na przykład byś coś zrobił? Czy bardziej właśnie twarz? Ja kocham swoje ciało. Oooo! To jest też bardzo dziwne, bo na przykład mój brat jest ogromnym chłopem. Chłop jak dom. Wielkie tak? Barki, słuchajcie. Wysoki. Wow. A jest 1,3 lata młodszy prawie, a jest wyższy. Wielki chłop. A jestem po prostu maleńki. Jestem pick me. Wow. Nie, jakby słuchajcie, naprawdę mam też bardzo takie kobiece wymiary, w takim sensie, że na przykład ja mam bardzo wąską talię, a szerokie biodra i na przykład wąskie barki. Dlatego ja się zawsze śmiałam, mówię, Boże, ja mam chyba dużo estrogenu. Ale widzisz, nie, to ty, czy jesteś taki w zasadzie proporcjonalny bardzo? Tak, po prostu no. O wiele mniejszy niż twój brat. No, ja właśnie no. Mam tak, że powiedziałam, że z ciałem coś zrobiła, nie dlatego, że, że mi się nie podoba, tylko że bardziej, jakbym coś na przykład miała robić, to bym się o wiele bezpieczniej czuła zrobieniem ciała, niż zrobieniem twarzy. Tak. Bo właśnie bym miała takie, kurde, że nie wiem, czy to jest jakby problem moje. Właśnie też jest taki, że twarz jest bardzo łatwo zwalić, nie? I na przykład nos jest bardzo łatwo zepsuć. Ja na przykład chciałam wyciąć policzki sobie, nie? Połowa gwiazd mam wycięte policzki, tylko wiecie jaki jest problem? Że to jest zabieg nie, bezpowrotny, że jakby już nie zrobisz w tym nic. Jak ci się zapadną policzki, już nie masz co z tym zrobić, czyli więc... Czyli możesz wyglądać też bardzo dziwnie. Tak, no na starość na pewno to wiesz. Będziesz wyglądać starzej dużo po zrobieniu tego, no, no tak, ale wiecie, z drugiej strony mi się od dziecka marzyły kości policzkowe, Tim Burton vibe w ogóle, a nigdy mi nie było dane, bo mam pulcie. A znasz kogoś, kto ma tak naprawdę zwalone te operacje? Albo tak, że widzisz, że za dużo? Mam znajomą. Sabrinkę i Sabrina zrobiła sobie piersi, no i za dużo jej wsadzili. I jak to wygląda? Co się dzieje, jak są za duże? No na przykład zerwała jej się skóra tutaj. Co? Jak masz piersi, to piersi są umocowane tak, że tutaj no, masz tak przyklejone. To ona ma to rozerwane i ona ma jakby to tutaj, a nie tu. Odkleiła jej się skóra? Tak, odkleiło jej się, no. Ja nie wiedziałam, że coś takiego może być. No, o Jezu, ale to jest straszne, rzeczy. Bo i wiesz, i potem masz tak, że na pewno te jej piersi były ładne wcześniej, tylko może nie do końca ona je na przykład lubiła. No. I masz jeszcze coś gorszego. I się odkleja, ja. Straszne to jest, w ogóle what the hell. Tak to jest, słuchajcie, tacy są lekarze i na przykład coś, co mnie też mega przeraziło, to, że studenci na medycynie, jak był COVID, pisali, jedna osoba pisała, a wszyscy od niej jakby brali
odpowiedzi na egzaminach. Ja sobie myślę, słuchajcie, to są dla siebie przyszli lekarze. Potem się dziwi, że idziesz do lekarza, on ci nie może pomóc, albo że na przykład albo nie wie, ci zaszkodzi. Albo nie wie, albo wpisze ci, ile razy ja miałem, że na przykład wpisał mi zły antybiotyk. Aha. My w Polsce, naprawdę, jeżeli chodzi o lekarzy, jeżeli chodzi w ogóle o medycynę, jesteśmy, no... Uważam na dole. No, jesteśmy bardzo z tyłu, bardzo. Jesteśmy bardzo z tyłu. Ale wiesz z dlaczego? Pomocą. Bo ci wszyscy dobrzy lekarze jadą za granicę, bo zarabiają więcej hajsu. Chociażby, słuchajcie, historia mojego dziadka, który zmarł przez to, że pogotowie go nie zabrało do szpitala. To jest przykre, bo znam bardzo dużo historii, w których po prostu przez lekarzy, przez i tak samo weterynarzy, po prostu ktoś umiera. Przez służbę zdrowia na przykład, przez osoby z pogotowia. Ja na przykład, słuchajcie, ja ogólnie mam tachykardię, mam chore serce. I wyobraźcie sobie to, że jak miałem pierwszy atak, czy któryś pojechaliśmy na pogotowie, to mi powiedzieli, że kardiologa nie ma. Pojechaliśmy do kardiologa, to mi kardiolog powiedział, że mam przyjść, jak będę mieć atak. Powiedział mi też, że holtera mi nie założy, bo ja mam to, co jakiś tam czas i po prostu bez sensu, żeby holter, żebym zajmował komuś holter przez na przykład 3 miesiące. Najlepiej by było, jakbym miał atak, wziąłby mi pogotowie i byłby kardiolog w szpitalu. Aha, czyli takie na SOR-ze. Warunki musisz czyli po prostu, żeby sprawdzili, że jestem chory. Okej, okay, wow. To jest Polska, a jak na przykład umrę, to nikt za to nie poniesie konsekwencji, tak, to będzie na zasadzie, no okej, okay, to nie udało się. Najgorsze jest to, że jakby mi serce, nie wiem, miałbym zawał albo coś, to młodzi ludzie nie przeżywają zawałów, bo im się serce rozrywa. Co? No. Młodzi ludzie nie przeżywają najczęściej zawałów. Ale ty, czyli ty możesz mieć zawał? Ja mogę mieć zawał, no. I jak rozmawiałem z właśnie panią kardiolog jedną, jeszcze inną, to powiedziała mi, że najpierw nie będę musiał mieć rozrusznik. I to ci robią tej operacji nad obojczykiem i ci wsadzają do serca jakieś tam urządzonko, nie? A jeszcze gorsze jest to, że słuchajcie, często skurcz u normalnej osoby trwa 30 do 30 sekund. A wiecie, ile u mnie trwa? Po parę godzin czasami. I co to wtedy się dzieje? To jest takie poczucie, że serce ci tak szybko bije, tak, że normalnie bluzka ci się rusza, pocisz się, jest ci gorąco, jest ci słabo, masz mroczki przed oczami, więc ja za każdym razem jak mam atak, to mam wrażenie, że kopnę w kalendarz. Muszę czekać, aż mi przejdzie, no chyba, że umrę. Bo nigdy nie wiadomo. Na co trzeba umrzeć, dziewczynki. A jeszcze, słuchajcie, się nie śmieć, ale ja se lubię zapalić, ja se lubię wypić. Coraz bliżej to zakończenia rozdziału kolejnego, słuchajcie. Co ty gadasz? W ogóle nie miałam pojęcia. No bo ja rzadko w ogóle, to jest pierwszy raz, kiedy mówię o tym publicznie tak mocno. Ale serio, służba zdrowia. No tak, no wiesz, jak kardiolog może mi powiedzieć, że on nie jest w stanie mnie zbadać? Bo to musi być w ogóle przerażające, w sensie, wiesz, jakby nie umiem sobie nawet wyobrazić, jak ty masz, że tak właśnie, wiesz, masz atak, albo możesz mieć atak i wiesz, cały czas masz gdzieś tam w głowie. Tak. I wiesz też, ile to będzie trwać i co się stanie. A najgorsze jest jeszcze to, że wiesz co, ja na przykład mam atak, jak kucnę na przykład za szybko. Albo, nie wiem, wstanę za szybko. A, czyli tak jak się ludziom normalnie kręci w głowie czasami. Tak. I masz mroczki, to na przykład mi się coś z sercem dzieje, nie? Ostatnio, słuchajcie, czyli jak... Czy ty biegać też nie możesz? Nie powinienem. W sensie, myślę, że sport na pewno nie pogorszyłby mojej sytuacji. Okej. Bo myślę, że to, że jest to po prostu leniwą kluchą i nie chce mi się biegać i moja kondycja leży, może mieć właśnie też na to, że ja sobie lubię wypić, lubię sobie zapalić, lubię sobie leżeć wyżej i jest niezdrowe jedzenie, to na pewno się też przyczynia do tego, że mogę szybciej kipnąć. Ja jeszcze się zastanawiam, czy by nie wrócić do tego tematu operacji plastycznych i jakby, załóżmy, nie swoich twarzy, no. Bo to się trochę podpina pod AI, czyli sztuczną inteligencję. Tak. Z każdym, z którym rozmawiam, każdy ma trochę inne zdanie na ten temat i się zastanawiam, jakie zdanie masz ty, właśnie wiesz, jakie wywołuje to w tobie emocje i na przykład czy używasz. Moje stanowisko w tej sprawie, dziewczyny, Darka po prostu specjalistka, boję się tego, że AI wychodzi już tak mocno poza skalę, że naprawdę robi się z tego straszne rzeczy, ty podkładasz się kogoś głos do czegoś. No. Nawet ostatnio było, że ja śpiewałam jakąś piosenkę i ktoś i AI mi to zrobiło. Mi też to wrzucili gdzieś na TikToka chyba. Tak, i ja tak patrzę, ja mówię, mocne. No, mocne, że ty shit. Nie bierzesz w tym udziału, a jest po prostu z tobą tak, wszystko. Tak. I jeszcze to idzie coraz bardziej do przodu, jest bardziej, coraz bardziej realistyczne. Takie realistyczne, no. Ja się boję tego. To jest przerażające, bo my mamy dostęp do tych takich śmiesznych AI, w sensie my w ale Polsce ludzie mają, ludzie. Ale ludzie mają dostęp do tych takich... Tak, do tych potężnych. I ja na przykład uwielbiam AI pod tym względem, że daje zupełnie nowe możliwości, bo ma dostęp do wszystkich danych na świecie, w sensie informacji, każdego słowa, każdego obrazka, wszystkiego i można stworzyć niesamowite rzeczy przez to, ale właśnie jak ty mówisz, jeżeli to nie jest ograniczane w żaden sposób, to jest patologia. Ale wiesz, co mnie na przykład też przeraża, że zobacz, ile osób straci zawody i pracę w tak, momencie, kiedy AI... Teraz, jak ja widzę to... Książki, wszystko. Ja wam powiem szczerze, mnie to przeraża, bo ty masz prawa do wszystkiego, możesz sobie wpisać, napisz mi piosenkę o czymś, to ci napisze, to jest twoja piosenka. Tak, i to jest twoja piosenka, bo jest złączona z takich słów tak. I z wszystkiego. I drugi raz, jak ktoś zapytał o piosenkę, to ci jej nie dadzą. To jest game changer, bo artyści
obecnie są na bardzo terroryzowani, w sensie są bardzo terroryzowani przez to, że AI bardzo mocno zastępuje ich umiejętności. Na ostatni film Halloweenowy zrobiłam sobie eksperyment, bo chciałam zrobić make-up Barbie i gnijącej panny młodej. I nie wiedziałam, co wybrać, więc wiesz co? Poprosiłam AI, żeby mi je połączyło. Iconic, ej, pięknie to wygląda. I druga taka. I zrobiłam to. Ej, mega. Bo to jest mega Tim Burton, ale połączony mega z Barbie w tak subtelny sposób. Zobacz te róże tak, tutaj. To jest tak idealnie zrobione. To jest perfekcyjne i to zajęło mi dosłownie... Znaczy... Ale w ogóle zobacz, jak łatwo byłoby zrobić bajkę animacji. Mm-hmm. Jednej rzeczy się boję, bo rozmawiałam kiedyś z moim znajomym, który pracuje w IT i ogólnie z robotami i tak dalej. I on mi powiedział, słuchajcie, że roboty bardzo możliwe, że przejmą świat kiedyś. Sztuczna inteligencja działa tak, że wszystko, co w niej jest, jest jakby zaprogramowane i ona wszystko pamięta, wszystko wie. Mhm. Więc w pewnym momencie na pewno zdarzy się tak, że ona przewidzi każdy twój ruch. A czy to nie jest tak, że na przykład przez to, bo tak też pomyślmy, bo jest bardzo dużo filmów, gdzie właśnie wiesz, to AI jest takie złe i ja to rozumiem, a z drugiej strony, jeżeli AI zna wszystkie informacje, na przykład wie, że wojna jest zła, wie, że zabijanie oznacza ból, i w tym momencie, czy AI by się posunęło do tego, żeby krzywdzić albo wywoływać wojny, jeżeli wie, że to jest złe? Przez to, że te rzeczy, na przykład powiedzmy roboty, nie mają uczuć i w pewnym momencie by stwierdzili, że w sumie ludzie są intruzami, bo ludzie są pasożytami na, tak, pasożytami na ziemi, to dlaczego my ich nie zlikwidujemy, skoro teraz możemy żyć sami? To jest przerażająca wizja świata. Fajnie by było, jakby ktoś się tym zajął. AI, kosmos, oceany, to są rzeczy, które napawają mnie takim niepokojem, ale ekscytacją. A jesteś taką kosmiciarą? W sensie... Trochę jestem. Mm. Na przykład ostatnio oglądałem... No, dawaj, dawaj. Oglądałem, że jest planeta, która jest milion chyba razy większa od naszego systemu solarnego, w sensie od naszej galaktyki. Ale jedna planeta? Planeta większa od naszej, od całej galaktyki. W sensie od Układu Słonecznego. To jest tak duża rzecz i tak nieodkryta, że po prostu ja... Tak, ale na przykład nie masz jakby takie suspicious w sobie, że NASA przestało badać oceany? Bo oni najpierw badali oceany. No. I nagle przestali, przeszli na kosmos. A to nie jest tak, że już jakby sprawdzili tymi sonarami i już widzą, że tam nic nie ma? Czy... Kochanie, oceanów jest 5% tylko odkrytych na świecie. Ja mam wrażenie, że no, mogą tam oni... coś musi coś być. Ostatnio widziałem na jakimś satelicie, znaleźli jakby rekina, który nie, jest... Nie, nie mów mi, nie. Który miał chyba 50 metrów. Nie. Megalodon. Nie. Jest satelita i satelita przy tak ogromnej jakby skali załapała coś takiego. Zobaczcie, jaki to musiał być rozmiar. Ja się tak boję rekinów. Ja kocham, ja po prostu kocham w ogóle ten stres, głębiny. O nie, Jezu, ja jak ja bym chciał po prostu, żeby żyły takie ogromne stworzenia. Ja nie, ja, bo ja bym się wtedy panicznie bała wejść do wody. Już tak bardzo panicznie mi się bała wejść do wody. Ja bym chciał. Więc mamy nadzieję, że mukbang i... I podcast, to robimy jak podcast. To podcast z jedzeniem, o. Tak. Się wam podobał i... I do usłyszenia. I do usłyszenia, dziewczyny i chłopaki. Pa! Pa!